Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj pokażę Wam vloga z serwisu i bardzo ciekawego, ponieważ będziemy demontować koło tył, będziemy demontować piastę, będziemy sprawdzać, jak wygląda łożysko. Jak będzie w dobrym stanie to łożysko, te łożyska w zasadzie, to będziemy to smarować, będziemy to wszystko Wam pokazywać krok po kroku, aż do zamontowania tego koła z powrotem, więc myślę, że będzie bardzo ciekawy materiał, a przy okazji ten junak jest również modyfikowany, więc będzie bardzo fajna kontynuacja. Zapraszamy do oglądania. Ok, przystępujemy do działań. Tak jak wcześniej widzieliście w naszym filmie, jest akcja serwisowa w junakach M15. Czyli każdy serwis musi sprawdzić każdą piastę tył w kole w junaku M15, ponieważ jest wielce prawdopodobne, że tobie, albo tobie, zatrze się to łożysko i zblokuje. Jeden pan miał blokadę przy 20 km, jeden pan miał już blokadę przy 70 km. Pozdrawiam cię serdecznie, wiesz, o kim mowa. Więc żeby temu zapobiec, musimy sprawdzić, ewentualnie nasmarować, bądź wymienić łożyska w piaście. Więc przechodzimy już do konkretów i do praktyki. Za mną jest nasz pracownik Adam i pokażemy Wam krok po kroku, jak ściągamy koło i co robimy w późniejszym etapie. Żeby ściągnąć koło, my już mieliśmy wcześniej zdemontowane nakrętki. To są specjalne nakrętki, do których trzeba mieć specjalną nasadkę. My taką oczywiście w naszym serwisie posiadamy. Najpierw z prawej strony, jak widzimy, z monowahacza ściągamy koło. Również tam jest też tarcza hamulcowa, która jest w środku, bo to jest monowahacz. Zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz też kolega ściągnie tarczę i później przejdziemy już z drugiej strony. I po ściągnięciu, zobaczcie, tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że tam jest jeden prawy gwint, drugi lewy, prawda Adam? Tak. Z prawej strony jest jaki gwint? Z prawej strony z prawej, z lewej z lewy. Więc musicie też uważać, żeby nie przeciągnąć śruby, a to będzie Was bardzo dużo kosztowało i przechodzimy na drugą stronę. Tak wygląda z lewej strony. Musicie ściągnąć najpierw łańcuch albo od razu zębatkę, sobie zaraz zobaczycie. I ściągamy i zobaczcie, po tej stronie już mamy dojście do całej piasty, więc tutaj oczywiście już można sprawdzić, czy łożysko jest jeszcze w optymalnym stanie, czy nie, czy ma luzy. I później Wam pokażemy już, jak wyciągamy tą piastę i już jak będzie na stole, sprawdzimy, kiedy łożyska trzeba wymieniać, a kiedy wystarczy tylko smarowanie. Zobaczcie, do wybijania piasty potrzebny jest gumowy młoteczek. Delikatnie stukamy. To powinno już elegancko wychodzić. Po ściągnięciu wszystkich zabezpieczeń. Nie śpieszymy się tak, żeby to naprawdę było zrobione bardzo dobrze. I zaraz Wam pokażę, jaki będzie efekt finalny, jak wygląda piasta po demontażu. I później już ona naprawdę bardzo fajnie wychodzi. Tak wygląda to wszystko. Tutaj się naprawdę gromadzi piach, więc musi być to dobrze zabezpieczone. No i piastę już mamy w ręku. Idziemy na stół i sprawdzamy, kiedy trzeba wymienić łożyska i jak to robimy u nas w salonie i w serwisie Husator. Tak jak widzieliście wcześniej, piasta z ośką już jest zdemontowana. Obracam kamerę i pokażę Wam, jaki jest plan działania też dla innych serwisów, bo jesteśmy w stałym kontakcie z panem Krystianem, kierownikiem gwarancji serwisu w firmie Almot, którzy importują junaka. I kiedy opłaca się smarować, a kiedy się już tego nie opłaca rozbierać, smarować i wkładać na nowo, bo to może być również niebezpieczne dla kierowcy. Słuchajcie, tak to wygląda. Teraz Adam Wam pokaże mniej więcej, kiedy piasta, kiedy łożyska nadają się już do wymiany razem z piastą i z osią. Kiedy są takie ruchy, jak zaraz zobaczycie. Widzicie? Takich ruchów nie powinno być. Łożyska już są tam naprawdę rozjechane. Na szczęście koledze się tutaj nic nie stało. I my tutaj zdecydowaliśmy się, że najpierw zamówimy od razu całą ośkę, całą piastę z łożyskami.
I dopiero nową piastę, nowe łożyska rozbierzemy, nasmarujemy zgodnie z instrukcją od producenta, złożymy na nowo i zamontujemy do motocykla, a to już będzie w kolejnym vlogu, jak już przyjdzie nam piasta. A więc co? Mam nadzieję, że Wam to się podobało i będziecie z nami, a następny vlog już pokażemy stricte, jak się rozbiera daną piastę. Widzimy się już, tak jak powiedziałem, niebawem. Zapraszam do udostępniania, subskrybowania i komentowania naszego kanału. Dajcie znać, czy Wam to pomogło w rozwiązaniu problemu, szczególnie dla osób mieszkających poza granicami naszego kraju, bo miałem dużo telefonów, że ten film im bardzo się przyda. Jak macie jakieś pytania, to w komentarzu piszcie śmiało, z przyjemnością odpowiemy.